Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim dzieciom za włączenie się w modlitwę różańcową, szczególnie tym najmłodszym. Dzisiaj poznamy kolejnego rycerza, świętego rycerza, który bardzo pokochał Pana Jezusa, bardzo pokochał Matkę Najświętszą. Bohater dnia dzisiejszego to święty Emilian. Żył bardzo dawno temu, w IV wieku i należał do armii cesarza Juliana. Cesarz Julian był wrogo nastawiony do chrześcijan, ale też cenił sobie swojego żołnierza Emiliana. Emilian zyskiwał coraz większe uznanie we wspólnocie chrześcijan, ponieważ opowiadał im o Panu Jezusie, opowiadał o pięknie Ewangelii. Dzięki temu został ustanowiony biskupem, czyli miał taką ważniejszą rangę. I cesarz bardzo nie chciał, aby imię Chrystusa, aby Ewangelia rozchodziła się wśród żołnierzy, wśród chrześcijan z tamtego regionu. I użył pewnego podstępu, aby oskarżyć Emiliana. Otóż Emilian został oskarżony o to, że zniszczył pomnik w świątyni rzymskiej, w świątyni pogańskiej, a to wtedy było karane według tego prawa, jakie ustanowił cesarz Julian. Postanowił skazać tego żołnierza na śmierć poprzez spalenie. Został spalony niedaleko rzeki Dunaj. Można powiedzieć, że ta historia zakończyła się okrutnie. Smutny koniec. Ale tak naprawdę po chwili cierpienia król królów Chrystus wynagrodził swojemu wspaniałemu żołnierzowi to poświęcenie, to męstwo, odwagę i wytrwałość i przyjął go do chwały nieba, do szeregów najpiękniejszego wojska, któremu właśnie on przewodzi. Drogie dzieci, jak ma na imię dzisiejszy rycerz? Proszę. Święty Emilian. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A ten cesarz, który go oskarżył, jak ma na imię? Kto wie, kto pamięta? Na literę J. Julek. Julek. Julian, tak. Bardzo dobrze, bardzo ładnie. A proszę jeszcze, kto pamięta, o co został podstępnie oskarżony, że co miał zniszczyć? Grób w świątyni. Pomnik w świątyni, pomnik w świątyni. Ale być może też to był jakiś grobowiec z takim pomnikiem, tak? Też to możemy z tego wybrnąć. A kto wie, kto pamięta, jak się nazywała rzeka, przy której zginął? Na literę D. Proszę bardzo. Dunaj. Rzeka Dunaj. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak więc myślę, że warto pamiętać o patronie dnia dzisiejszego i także kształtować w sobie to szlachetne, rycerskie serce. Potem już po nabożeństwie, tak jak to jest każdego dnia, zapraszam Was do zakrystii po naklejki z postacią patrona dnia dzisiejszego. Pod Twoją obronę.